Obejrzałem 10. odcinek Monarch Dziedzictwo Potworów, więc czas zrecenzować ten serial. Spoiler alert. Opinie są chyba bardzo mieszane. Za największą wadę uznano słabo napisane ludzkie postacie oraz niewielką ilość czasu ekranowego potworów. Najlepiej zaś wyszły, no właśnie, potwory i efekty specjalne CGI na poziomie filmów. Zacznijmy od tego, że wiele osób narzeka na brak Godzilli, ale to przecież serial o Monarch. A Godzi jest dodatkiem. Każda scena, w której widzimy potwory, faktycznie robi wrażenie. Mieliśmy scenę z Randą i speedującą Mother Longlegs, która stoczyła krótką walkę z Mantle Claw, nowym stworzeniem. A, i były też zwłoki Czaszkołaza w tle, taka ciekawostka. Z nowych tytanów najbardziej spodobali mi się Frostwarg oraz Iron Dragon. Ich designy naprawdę przyciągają oko. Natomiast Endoswarmery i ten dzik były porządku. Podoba mi się scena z mostem Golden Gate z innej perspektywy i śmierć tych dzieci w autobusie. Te ujęcia z pływającym i wynurzającym się Godzillą były piękne, a scena z atomówką nieco zabawna. Aha, i retcon, jak widać. Shinomura oficjalnie została wymazana z Monsterverse, a jej brak wspominek Muto Prime oraz całego zamieszania, jakie spowodowała, dowodzi, że również stała się najpewniej niekanoniczna. Prawdopodobnie najlepszą sceną było przebudzenie się Godzilli na pustyni, wyglądało to fenomenalnie. Debiut Iron Dragona był niezły, a jego finałowa walka z Godzillą to majstersztyk. Nie była długa, ale za to niezwykle zaciekła, intensywna, zwierzęca i brutalna. Obaj tytani wykorzystywali cały swój arsenał, począwszy od kłów i pazurów, skończywszy na specjalnych umiejętnościach. To jest peak walka Monsterverse. Naprawdę, takich walk potrzebujemy. Apex Reveal i rozmowa z Walterem Simonsem zaskoczyła mnie. Świetnie, że to poruszyli. No i końcówka z Kongiem, oczywiście na plus. Najpewniej będzie go więcej w drugim sezonie, jeśli takowy ostatecznie wyjdzie. Dobra, trzeba trochę ponarzekać. Aktorzy i postacie ludzkie nie wymiatają. Oczywiście za wyjątkiem pułkownika Lee Shaw, którego w końcu wcielił się Kurt Russell, oraz Williama Randy, chwilowo w tym serialu granego przez Johna Goodmana. Keiko była w porządku, chociaż sceny z nią momentami się dłużyły i jakimś cudem przeżyła upadek z chmarą Endoswarmerów. Natomiast Kate, May i Kentaro nie. No po prostu nie. May była tak okropnie naciągana i irytująca, nie dało się przełknąć tej postaci. Przy każdej natrafiającej się okazji miałem cichą nadzieję, że zginie. Kate nadrabiała wizualnie i w pierwszych odcinkach nie była zła, ale później to już tylko równia pochyła w dół. Jej trauma w trakcie serialu po prostu wyparowała. A Kentaro był przy nich zbędnym kołem u wozu i nie wniósł w sumie nic ciekawego. Podobało mi się za to zabicie krycika, pokazujące spryt Shaw, no i Michelle też było spoko. Natomiast potencjał Hiroshiego kompletnie niewykorzystany. Jego postać była tak sucha i jednowymiarowa, że się zawiodłem. Serial skupił się na losach monarki, dobrze, ale zabrakło tu jednocześnie tak kluczowych dla tej agencji postaci jak dr Serizawa czy dr Graham. No i przydałoby się, żeby kwestie takie jak formowanie się Apex zamiast być smaczkami wniosły coś więcej, chociaż patrząc na końcówkę, może zostawili to na drugi sezon. Aha, jaśniejsze będzie też, jak Apex weszło w posiadanie Czaszkołazów, skoro mają placówkę na Wyspie Czach. Według mnie na spokojnie można by wyciąć nużące fragmenty dram i kłótni May, Kate oraz Kentaro, skracając serial do 8 odcinków. I faktycznie, jeśli ktoś nastawia się na ilość akcji porównywalną z filmami, to gorzko się rozczaruje. Sporo osób porzuciło ten serial po 5 odcinku, który rzeczywiście był kiepski, ale potem wyszedł 6 z epicką sceną na pustyni. Najlepszy był zdecydowanie 10. A, i wprowadzono Axis Mundi, czyli przedsionek między powierzchnią a pustą ziemią, powiedzmy taką płytką wodę w zejściu w ocean Hollow Earth, gdzie czas płynie inaczej. W zasadzie nie było to konieczne, ale skoro chcieli przewrócić Keiko, to chyba było jedyne wyjście. No i chcieli pewnie jeszcze bardziej namieszać, jak tu legendary w Monsterverse. Dobre jest też to, że Godzilla w końcu wygrał walkę sam, bez żadnej interwencji ani pomocy ludzi. I bynajmniej nie jest to ostatni raz, gdyż w nadchodzącym filmie Godzilla X-Kong ta sytuacja się powtórzy. I to niejednokrotnie.
Koniec końców, Monarch Dziedzictwo Potworów ma swoje słabe i mocne strony, a ogólna fabuła wcale nie była aż taka zła. Jak na taki dodatek do Monsterverse, formę inną od filmów, próbę załatania dziur, a jednocześnie pokazanie nam nowych tytanów oraz oczywiście Godzilli, losów Monarch, początków Apex. Wyszło to całkiem nieźle. Mieliśmy oczywiście sporo nawiązań do Godzilli z 2014 roku, specjalne strefy ewakuacji, wspominanie G-Day. Alisho to jedna z najlepszych postaci ludzkich w Monsterverse według mnie. Zwłaszcza, że po tym jak utracił Keiko, jego zaufanie do Monarch legło w gruzach, ale było widać jego determinację, gdy chciał zapobiec kolejnym takim przypadkom i pozamykać wrota do nieznanego świata. Myślę, że takie 7 na 10 może być dość adekwatną oceną jak na ten moment. Napiszcie, jak wam się podobał ten serial, jeśli go obejrzeliście. Trzymajcie się, do następnego, na razie i cześć.